Bardzo proszę Pani Radna, trochę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Bardzo zastanawiające jest to, że podnosimy opłaty osobom fizycznym, szkołom, które się nie najlepiej mają. Ponadto finansujemy je z budżetów różnego szczebla. Dokładamy przedsiębiorcom i wobec pierwszej propozycji niemało, około 70%. Nie wiem, co to za kalkulacje. Przepraszam, że się wtrącę. A tu, proszę mi nie przerywać. Ja nie przerywam, jakoś zabieram głos. Tak, tu na miejscu. Uważam, że nie jestem dzieckiem i zwracanie mi uwagi, jak przedszkolakom nie przystoi. No. Wracając do meritum. Zwalnianie przedmiotowe cmentarzy, nie wiem, co to za pomysł. Przecież datki wszyscy na kościół ponoszą, na cmentarze również. Skoro poszczególne parafie już zadeklarowały, że będą płacić, a wyszło, że skutki jakiejś wcześniej podpisanej umowy tu przybyło, trzeba teraz pokryć, to bardzo dziwne. To pokryjmy to z budżetu gminy. Wygenerujmy środki. Ja jeszcze mam pytanie do Pani Skarbnik. Skutki, bo przecież zwolnienie przedmiotowe będzie powodowało skutki finansowe. Jest odpowiednia rubryka sprawozdania GMB, gdzie te skutki zwolnień i ulcza wykazać, czego konsekwencją jest obniżona subwencja. No i jak tu się ma? Dziękuję bardzo. Proszę Radę, Pani Radna, jak znam sprawozdania i skutki się oszczędzą w swojej sprawozdania, ale skutki do zmniejszenia subwencji, ogólne terminy, to są wykazywane tylko wtedy, gdy są skutki, gdy górne stawki ministerialne są podane i wtedy od tych górnych stawek jest różnica stawki, które my podjęliśmy. Na przykład jak mamy obniżenie podatku, czyli ta różnica, która jest pomiędzy podatkiem danym przez ministra, a różnica, którą my podejmiemy, to wykazujemy skutki i w tym momencie jest subwencja w roku następnym pomniejszona o ten podatek.